Siemka, witam w kolejnym odcinku Margonem i zaraz dobijam 85 level, grałem sobie chwilę poza odcinkiem, zrobiłem chyba dwa questy zakonu czy coś takiego, ale nagrałem je, więc no wrzucę na przyspieszonym tempie, żeby były po prostu w odcinku. I tak, no w tym odcinku na pewno sobie poekspię, 85 level wbity, nie wiem czy tu coś miałem zaplanowane. O, tu coś dropnięte, nie pamiętam czy to było na odcinku, chyba tak. Odcinek spóźniony o jeden dzień, ale udaje mi się teraz nagrywać, więc nadrobimy to wszystko. I tak, tutaj fajnie w sumie dropiło z tych leszych, których biłem na questach zakonu. Chyba nie zostało mi nic. O, tutaj... A, jakiś dokument. A wydaje mi się, że go podnosiłem. Możliwe, że mi zniknął, bo go nie oddałem. I tak, waluta eventowa. Zapomniałem trochę odbierać. A, już nie mogę. Myślałem, że 45 będę miał. Dobra, mam teleporty? Chyba nie mam tepeków. To zobaczylibyśmy, co tam fajnego możemy sobie za to kupić. Ale trudno, pójdę po prostu pieszo sobie na mapkę. I tak, skoro wbiłem 85 level, to możemy się tepnąć i zobaczyć, jaki mamy quest zakonu teraz. Dobra, tepnę na liściaste rozstaje, chyba ta mapka się nazywała. O tak, obok Mythar. No i teraz questy robimy sobie tutaj. Fajnie, że nie było żadnego questa, myślałem, że jakieś zadanie tu będzie, a wystarczyło dać po prostu kasę. Tylko sprzedam sobie te śmieci, które mam. 600 i kolejne 450, no to milion zarobiony. Trochę wydałem, ale to chyba było na wcześniejszym odcinku. Dobra, gnomy jaskinie. Gnomy to były tutaj obok chyba, biłem je nawet jak robiłem questa na tych leszych. Fajnie pozmieniali teraz te levele. A, muszę sobie tutaj coś odebrać. Ale nie, fajnie mi się gra, jak są zmienione właśnie te wszystkie mobki tutaj. I teraz
no nie trzeba na jednym ekspowisku powiedzmy latać i ekspić jakiś level grindować, tylko to wszystkie są praktycznie takie same te ekspowiska, ale mamy wybór. Możemy sobie ekspić i na gnomach i na leszych, tam jest kilka leveli różnicy, a wszędzie są grupki i fajnie można ekspić. Plus dropić fajne itemki. A to są te płomyki. Na nich chyba też chwilę ekspiłem. Dobra, to te gnomy o, tutaj jakiś rdzawy wyziew, możemy go sobie ubić. Chyba zrobię coś takiego, że będę bił jakąś elitkę, nagrywał i zobaczymy po, nie wiem, 100 biciach, czy jak nie uda mi się tylu nabić w czasie, to 50, czy iluś tam. Jakie dropy z tego będą? W sumie mam ten dodatek, można tu zerknąć. Elit 2, o, elita 3, dobra. Herosi, a tu jednego biłem, a poza tym chyba nic. Której elity mam najwięcej? O, tego baroga mam trochę z tych wyższych, a tak to hersz rozbójników, 76 bić. Dobra, i o kurde, nie uleczyłem się do końca, ale nie sądziłem, że się wywalę na nim. Chociaż 12 leveli przewagi. Cios krytyczny. Cios krytyczny. I cios krytyczny, no dobra. Jakoś dużo HP nie mam, no to możliwe, że się wywaliłem. Dobra, odrodziłem się, to od razu sprawdzę pocztę. No nic się nie sprzedało. O, jakaś jedna rzecz. Te heroiki się nie sprzedały. Później po odcinku może wystawię je trochę taniej, albo zobaczę, jak są ceny. No bo wiadomo, teraz po evencie mogły stanieć, no bo dużo osób mogło je dropnąć po prostu z tych wyzwań. Jeszcze raz walniemy sobie tą elitkę, tylko teraz mając 100% HP. Może sobie unkę jeszcze dodam, bo on nawet 3 mogę, dobra. Unki, tak jak mówiłem, robię sam. I tak, tutaj któraś była dobra. Tylko która to była? No mi się wydaje, że to sparowanie ataku będzie dobre. Chociaż to też jest dobre, bo 15%, no to zranienie jest dobre. 20% jakby było. Bo teraz jest 1, to możemy podnieść do 8%. Dobra. Pójdę w to zranienie, zobaczymy. W sumie zaraz przeanalizujemy sobie walkę, czy będzie napisane, że zraniono przeciwnika i może będzie napisane, ile to bije. Gdzie jest ta elitka? A, tu na dole. Zostawiłem sobie te levele, chociaż nie wiem, czy tego nie usunę. Dobra, czy tu gdzieś jest zranienie? Może po prostu nie udało się trafić? Bo tu widzę dużo trzecich ciosów, ale zranienia nie widziałem. Dobra, te gnomy gdzie? Pokazuje mi, że tam są? A, tutaj mają jaskinię teraz swoją. No, tutaj ich nie ma. Ale gdzieś tam przy leszych te gnomy też były. Może ta jaskinia tam prowadzi. Dobra, tu się zaczynają. Fajnie, że mają właśnie tą agresywność, że pierwsze atakują. Nie będziemy musieli sobie klikać. Jeszcze większość z nich to magowie. Bo wcześniej wszyscy byli magami, a teraz widziałem, że są też wojownicy. W sumie to będzie widać nawet po tym. A widać tu gdzieś wojownika? Na razie nie widzę. Ale wydaje mi się, że tu byli wojownicy, jak tam walczyłem z nimi. Dobra, ale będę sobie ich bił po prostu. I weźmiemy jeszcze tą notatkę od tego zakonnika, co tam brakowało mi do któregoś questa. Dodam tu chyba szybsze tempo, bo jak będę miał coś do powiedzenia. Dam tu szybsze tempo, jak będę miał coś do powiedzenia albo do dodania, no to po prostu wtedy zatrzymam szybsze tempo i to powiem. Teraz tak myślę, że może mi się po prostu wydawało, że tam był wojownik, może przeczytałem jakąś broń na wojownika, po prostu co z nich dropnęła. Bo sporo dropi, praktycznie same. Jednoręczne, dwuręczne, żadnej różdżki nie dropią. Kiedyś nie pamiętam, co one dropiły. Chyba też jakieś różdżki, jeśli dobrze pamiętam, to na błyskawice. No i jakieś tam pelerynki. Buciki, czapeczki nie pamiętam, czy były. Możliwe, że coś było.
ale na następny odcinek postaram się bardziej przygotować. Właśnie tak jak mówiłem, to bicie jakiejś elity, może zrobi się taki mix. Tam któraś elita była fajna, bo w grupce pamiętam, nie, tylko gdzie ona była? Gdzieś w Andarum chyba, nie Algule, tylko to były, co to było? Nie te pełzacze, tylko takie też stworki. Zedy? Chyba Zedy. Nie pamiętam teraz. Ale była tam w grupce z trzema czy czterema stworkami. Na 80 właśnie którymś levelu. O, tu pewnie się respi E2. Dobra, tutaj zrobione, to teraz poprowadzę się na to. I powoli będziemy sobie tam iść. No, tak jak myślałem, ta jaskinia tam prowadzi. Tylko mało teraz drobi. A, jeszcze błogo mi się skończyło. Czy chcę to? Może użyjemy tego na lepszy drop? Spróbujemy sobie coś ulepszyć. Jak teraz dawałem radę bez leczenia, to może i tu damy radę. No i na pewno jak będę bił to melitę, to na tym błogo. Bo lepszego chyba nie mam. Chociaż może w depozycie, na jakiś dropik. Może coś bym miał. Aha. Kurde, muszę sobie dać dodatek na autoleczenie, bo zapominam. Chyba zrobię to od razu. Dobra, to najpierw oddamy sobie to zadanie z tymi gnomami i kupię sobie więcej potek. I zobaczyłem, że to jednak działa tylko na 5 minut. To przez czas, jak się odradzałem, to skończyło się. Dobra, populacja gnomów rozrzadzona. Idziemy po tą karteczkę i chyba pobiję sobie tych leszych. Nie wiem, najlepiej mi się chyba ich biło. Leszych albo te południce może. I użyję sobie od razu to błogo. I fajny drop z nich był w sumie. Dużo mi dropiło. Tylko tak, tą karteczkę... A, to trzeba ją znaleźć, dobra. To wydaje mi się, że ją miałem. Musiałem jej zniknąć z EQ. No ta, bo tu jest tabliczka, czyli tu karteczki nie będzie. Wysoka trawa. Dobra, wysoka trawa. No to pewnie tu będzie ta kartka. Czy nie tak to działa? Dobra, czyli to tak działa. No i mamy kartkę. Mam nadzieję, że nie zniszczy się. Ta, ważny dokument, jak najszybciej trzeba dostarczyć. Dobra, pójdę ją oddać i dopiero pójdziemy na tych leszych. Okej, kartka oddana i brakuje nam połowy levela. To myślę, że na tych południcach akurat sobie dobiję. Bo tam jest pełna mapka i wszystkie są obok siebie praktycznie. Bo taka grupka daje mi ile? No, 1/3%. A zajrzę sobie jeszcze do tej jaskini, jak to teraz tu wygląda. A, w sumie to tak samo jak kiedyś. To też były takie grupki, bo ich chyba tyle samo, nawet takie samo ułożenie. Zmieniły się tylko levele i... rozstawienie nie. Levele i wygląd. Pamiętam jak... co to było? Właśnie miałem chyba też takie błogo na lepszy drop. A kiedyś lesze dropiły albo woreczek ze złotem, albo unikaty. I robiłem tutaj z kolegą tak, że ja na jakiejś postce tutaj stałem. I to błogo trwało 60 minut chyba. Robiłem całe czyszczenie tej jaskini. To trwało, nie wiem, ze 3 minuty może, nawet i nie. I po takim czyszczeniu, jak dobrze szło, to nawet 7 unikatów miałem. A kiedyś unikaty nie dropiło się tak jak teraz, że praktycznie ze wszystkiego. No to miałem z takiego czyszczenia... No jak było gorsze czyszczenie, to 3 unikaty, ale no to i tak na godzinę ile unikatów wychodzi. A jeszcze woreczki ze złotem. Z samych woreczków złota pamiętam, że kilkadziesiąt milionów zarobiłem. Nie na jednym błogu, to było kilka bóg. Ale właśnie o, takie klejnociki. Tylko wtedy wyleciały woreczki po 30k, po 50k. Czasem chyba unikatowe leciały po 100k, czy nawet więcej. Ale tak, jak miałem pełne EQ, to żeby nie tracić czasu na chodzenie i wystawianie, to kolega wchodził, dawałem mu całe EQ, unikatów, on szedł, wystawiał, no i coś tam dla siebie zostawiał, bo tak ustaliliśmy, a resztę mi odsyłał. To naprawdę na jedno błogo to EQ ze 2 razy na pewno było. Tylko no, to trzeba było robić tak, że czyszczenie
całej tej mapki. No i logać od razu, żeby nie tracić tego błoga. Ale no, tak się fajnie zarabiało. 100-180M? To chyba nawet nie miałem tyle wtedy. No bo unikaty po ile były? Po 1M, po 2? Mniej więcej. No to za całe EQ... Jak wystawił po 1M, to ile? 42 tu było? Coś tam aukcja zżerała. Niektóre się nie chciały selać. Nie pamiętam, czy wtedy jeszcze było to właśnie, że rzemieślnictwo, czy nie było tego jeszcze. Ale no trochę na tym się zarobiło. Chociaż szybko mi się to znudziło. I zrobiliśmy tak chyba, nie wiem, 2 albo 3 błoga tak zrobiliśmy. Jak mówię, że pełne EQ, to nie chodzi mi, że 3 torby, bo nie miałem wtedy tych toreb na właśnie 42, tylko miałem tą z podróżną startową i tu po 10 miałem. To nie wiem, 50 unikatów na jedno takie pójście szło. No to ze 100 albo 150 unikatów tak sprzedaliśmy. To były te, co tam było w sumie, te takie mieczyki, nie wiem, czy jakieś na szyję były. Ale najbardziej to zapamiętałem te takie mieczyki małe, co dropiły z tego leszego. I nie wiem, co tam jeszcze było w sumie. I przyszedłem sobie tutaj na tej istoty cienia, tu jest pojedyncza. A tam na górze będzie właśnie ta w grupce, co mówiłem. I nie wiem, chyba będę sobie tu na razie expił. No troszkę mniejszy exp będzie, ale mi się wydaje, że może być fajniejszy drop. Bo na leszych nie znalazłem jeszcze elity, nie wiem, może gdzieś tam jest w jaskiniach schowana. Ale tutaj mam na jednej mapce 2 elitki, więc może być tu nawet fajnie. A tutaj nie wiem, grota samotnych dusz, chyba tam nie byłem. Ale może tam jest więcej tych Darkhownów, a nie Zedów, pomyliłem ich trochę. Chyba, że kiedyś nazywały się Zedami. Ale dobra, zaraz tu sobie ubiję właśnie tą elitkę i nie wiem, jaki format nagrywania wolicie. Czy właśnie takie szybsze tempo, jak sobie tutaj expię, wbijam levele, czy czasem sobie coś pogadam, czasem przyspieszę. Nie wiem w sumie. O, tutaj nic nie dało, szkoda. Ale dobra, to ja tu sobie będę chodził i do 86 sobie poexpię. To w razie co... Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Teraz będę miał więcej czasu, więc postaram się lepiej nagrać, więcej rzeczy umieścić w odcinku. A że ten tydzień był jaki był, no to nie mogłem więcej nagrać. Następny postaram się, tak jak mówię, więcej zrobić. A tu po prostu są te wolmaty i te greksy. Dobra, to ja sobie tutaj będę expił do tego 86. No i do następnego odcinka. Cześć.